Bierzemy pistolet! Dawaj no! Pysz, masz ten pistolet! Fingo, witam wszystkich bardzo serdecznie i witam was w grze Uratuj Kumpla! Czyli startujemy w więzieniu, to jest trochę w sumie Henry Stickmin, chyba coś podobnego na zasadzie. Wybieram po prostu jakieś rzeczy i coś się wydarzy, tak? Dlatego weźmy może, użyjmy plakatu. Co jest, jak klikniemy w plakat? O, zedarą plakat i dostać pod plakatem był klucz, po prostu. Okej, wygraliśmy 50 hajsu. Nie wiem do czego jeszcze ten hajs jest, ale to jest jakiś prezent, który się napełnia. A wezmę sobie te 200 hajsu więcej. Nasz dalszy poziom kontynuuje się w więzieniu. To jest jakiś wielki goryl. Co jest? On ogromny typu. Jakie on ma uszy wielkie? Co jest? Jednego bice ma wielkie, w ogóle jego bice zwiększy się jego głowa. Możemy użyć fidget spinnera albo kliknąć i go uwolnić. Uwolnimy go! To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Zresztą go uwolnimy. On nie chce być uwolniony i wezwał straż. Co? Czemu? On nie chce z udział. Dobra, może mu się podoba, nie, mniejsza, weźmy fidget spinnera. Co jest? Daliśmy mu fidget spinnera i sobie po fidget spinnerował i to mi się podoba. Okej, czyli on teraz nie krzyknie po straż i będziemy mogli przejść dalej, spoko. Jest policjant, który jest sobie Donata. My się skradamy za nim i mamy możliwość albo wywalić mu z pałki, albo użyć procy, tak? Tak to się nazywało, proca. Walnij mu z pałki może. To się wydaje, że śmieszniejsze. Uwaga! Unio, wyciągnął pistolet. Dobra, no to tym razem użyjmy procy po prostu. I co to ma zrobić? A, że będzie ciemno. Zbiliśmy po prostu żarówkę i jest ciemno. A, i strażnik ma daleko gdzieś, że nic nie widać. I mam możliwość dostania skina nowego. Na czuprynę moją. Dobra, wezmę sobie. Mamy teraz czapkę bandyty. Wyglądamy jak prosili bandyci. Dobra, lecimy dalej. Co będzie w następnej misji? Co mam zrobić teraz? Jesteśmy w kuchni, chyba nadal w więzieniu. I coś się gotuje. Co możemy zrobić? Albo możemy użyć gaśnicy, albo nałożyć jakiś dziwny strój, który chyba chroni przed promieniowaniem, albo nie mam pojęcia czym. Weźmy gaśnicę. Co się stanie, jak użyjemy gaśnicy? Czy coś buchnie? Pa! Wybuchło! Nie wiem jak to zgadłem, ale nie udało się. Dobra, no to użyjmy tego stroju, hazmata. I sobie po prostu obok tego przyjdziemy. Naprawdę on nie mógł się, nie wiem, poczołgać. Aha, to i tak wybuchło. Okej, nic mu nie jest. Śmiesznie ten strój wygląda, serio. Okej, przechodzimy od razu do piątej rundy i jest tu jakaś kobieta. Okej. Czy nadal jesteś, gdzie my jesteśmy? Jesteś w więzieniu czy nie? Daj mi jej szczura. Daj mi jej szczura, na pewno jej się spoda szczur. Proszę cię bardzo, kobieto. Okej. O tak, udało się. Ale co my musimy zrobić w ogóle? Nie mam pojęcia, ale wygraliśmy. To się liczy. Okej, idziemy dalej. No to jest nadal więzienie. Zresztą jesteśmy w miejscu, gdzie jest security całe, czyli ochrona i w ogóle. Czy my zaraz otworzymy jakiś skarbiec czy coś? Nam użyć mózgu albo wody. Na metalowe ogromne drzwi. Nawet to nie wiem, czy to drzwi są w ogóle. To jest jakiś włas metalowy, jaki ogromny. Mam użyć albo mózgu, albo wody. Użyję wody. Woda jest niezawodna. I uda nam się przejść. Okej, czyli to jest wyjście z... Co jest? To jest po prostu wyjście z więzienia. I przed nami jest niestety strażniczy pies. Możemy dać mu kawałek mięsa, nie wiem skąd w ogóle to mamy, ale okej. Albo kota, to... Też nie wiem skąd mamy. No spróbuję z tym kawałkiem tego mięsa, nie chcę kota rzucać psowi. Czy to starszyło? A, nie starszyło. Czy starszyło? Wezmę sobie ten hajs. Zaraz, o co się stało? A, czyli nie pykło? To kota? Może? O, kot zadziałał! Kot zadziałał! Dobra, git, udało! Udało się! Dobrze, że tym kotowi nic się nie stało, tylko po prostu uciekł sobie, to dobrze. Okej, mamy kamery na pewno, widać na górze kamerę. On ma daleko gdzieś na kamerę, po prostu sobie idzie. Jest tu wielki mięśniak, który już na nas krzyczy i chce chyba nam pokazać, jaki silny jest. Rzucają nasz handlem albo używać pięści, kto wie. Możemy użyć kotwicy chyba, albo... Nie wiem, co to jest za jakiś kogut na patyku. Nie wiem, użyję koguta na patyku. Co to zrobi? Spodoba mu się? Nie! Nie, zostaw mnie! Na szczęście możemy cofać czas, dlatego użyję kowadła. Aaa, to jest ten, dobra. O tak, spodobało mu się. O kurde, jakaś policjantka i policjant. Ta policjantka, nie powiem, że ma dość interesującą twarz. Nałóżmy na siebie maskę, może się przestraszyła. No nie, czemu się nie przestraszyli? No nie, to powinno zadziałać, o co chodzi? Dobra, co to jest to w ogóle, poduszka, jakaś folia? Nie mam pojęcia, nałożę to. To chyba... Aha! Tego się...
Ojej, co za gra? Co za gra w ogóle? O co to chodzi? Co ja włączyłem? Ja myślałem, że ta gra będzie jakaś, nie wiem. Nawet nie wiem, co sobie myślałem. Szczerze nie wiem, co sobie myślałem, ale możemy kupić sobie skina, wziąć sobie skina możemy. Jakiegoś świątecznego wezmę. I mamy świąteczną koszulę. Mam nadzieję, że jakieś buty tam w przyszłości dadzą, bo bez butów jesteśmy. Gołe stopy mamy. I no, chodzimy bez butów. Okej, dobra. No ale kamera, ale go to. A nie, tym razem go to interesuje już, że jest kamera. Okej, czyli tu nie powinno nas już być. Jesteśmy chyba bardzo daleko. Weźmy, to jest chyba ręcznik. Nałóżmy ręcznik na kamerę. Czy to zadziała? Zadziałał. Skoro ręcznik i kamerę zadziałał, mamy teraz ścianę. I chyba tu już serio będziemy mogli uciec z więzienia, zarobiście. Możemy użyć albo drabiny, albo tego bębna. Nie wiem, jak to się nazywa, ale no ja wiem, co to da radę, dlatego użyję tego bębna. Bo właśnie będziemy mogli przeskoczyć. O! Kurde, jakieś wieże strażnicze teraz mają. Dobra, weźmy w busz, wejdźmy. Tak jest, ninja! Nie, ale ty miałeś wolno, ty cymbale iść, wolno miałeś, o co chodzi? No nie wiem, no tym razem użyję fajerwerków, tak? Choć to jest mega dziwne, co się ma niby stać? Co się stanie? A, czyli... ta... latara patrzy się na fajerwerki, super, no to bardzo... bardzo tak to działa. Story one complete. Przeszliśmy pierwszą, tak jakby chyba misję całą. Super. Idziemy dalej. Jesteśmy na farmie jakiejś. O! Już są plakaty z tym, że uciekliśmy z więzienia i nas szukają. Jest tu farmer, który na pewno ten plakat widział, w końcu jest za jego plecami. Dlatego musimy jakoś coś zrobić, żeby nas nie zauważył, tak? Albo zmienić swój wygląd. Mogę użyć arbuza albo farby. Użyję farby i może będę alienem? A nie, zamaluję plakat. Okej, okay, zauważył nas i wzywa policję. Dobra, no to wiem, arbuza mam dać? A nie, nałożę arbuza na głowę. Co jest? No jeszcze z tym ubraniem, które mamy, to tym bardziej. O kurde, byk. No dobra, to no byka trzeba czerwonym, nie? Byka trzeba. Czy uda nam się to zrobić? Nie uda nam się tego zrobić, dobra. Mogłem się spodziewać w sumie. W takim razie weźmy to złote coś. Nie wiem, czy to jest pierścionek, czy co, ale weźmy to. A to jest coś na nos, okej, okay. Spodobało mu się, jak trzęsie tym ogonem, co jest? Dobra, uuu, nie, no to są pszczółki, nie? Daj mi kwiatuszki pszczółkom, tak, dobrze, i wolna droga, przeszliśmy, udało się, jej. Niedługo procent będzie mi się naładowany, buty tym razem dajcie mi buty, no nie mogę chodzić po co cały czas, no. Ja pitole, złodziej chce hajs od nas, kurde. No ale my z więzienia uciekliśmy, wemu wywal, dobrze, zbroni go. Bierzemy pistolet, dawaj no, wiesz, masz ten pistolet, wej go, puuu. A no dobra, on się boi, dobra, on się po prostu boi. No bo, ale mu trykają te ręce, co jest. I idziemy sobie jak kozacy, chociaż on w każdym filmie mógłby się obrócić i... ale mniejsza, to nie ma znaczenia, przestarzył się, może się sikał po prostu w gacie i... tak drży, zresztą drżał, nie? Więc pewnie się bardzo boi. Możemy użyć jakiś metalowy wielki drzwi po raz kolejny. Albo sikiery, albo handla. Użyjmy handla! I ty zamierzasz ćwiczyć? Co? Co je? What? Rozwalił handlem całe drzwi! Przecież to jest nienormalne! Mamy buty! W końcu buty! Dobra, gra się zna na rzeczy. Wie, że potrzebujemy butów i daje nam buty, tak. Ale u butów niestety nie udało mi się zdobyć, ponieważ reklama za buty się zbugowała. Wspaniale, nadal chodzimy boso! Mamy killów, jak z jakiegoś rasta normalnie. A w ogóle z jakichś takich gier survivalowych. Albo grzybki. Co mu jest? A, on chyba głodny jest, mi się wydaje. Nie mam pojęcia, co z nim jest, ale... nie wiem, grzybki wezmę? Wezmę grzybki. Na pewno będą pychota, co? A. Dobra, jednak nie. Skoro nie grzyby, to bierzemy kilofa. I nie wiem, co ty chcesz kopać tym kilofem. Drzewo, okej. Okay. Walnij sobie drzewo. O, pyszniutkie jabłko spadło. No i już głodny nie jesteś. Możemy iść dalej. Idziemy dalej. I co nas tu czeka? Okej, okay. Nie wiem, gdzie my absolutnie jesteśmy. To jest jakieś strasznie dziwne miejsce, ale powiedzmy, że jesteśmy daleko w buszu i na wielkiej górze. Powiedzmy. Możemy użyć hula hopu chyba, czy... nie, nie, to nie hula hop, to jest ten... kurde, jak to się nazywało, to coś. Nie mam pojęcia, ale tym się skacze po prostu. I możemy użyć deski po prostu. Dobra, biorę deskę. Aha! A, dobra, już myślałem, że wygrałem. Dobra, to użyjmy tego, co nie wiem, jaką nazwę mam, ale chyba to przeskoczymy. Kurde, jak on się wybił mocno. Bo, to jakaś jaszczura sobie siedzi. Co jest? O nie, mamy wielkiego węża. Dobra, ja wiem, co zadziała. Flet zadziała. Te takie węże, takie dziwne, to widziałem, że ludzie właśnie te fleta grali i nie wiem, spokaja te węże, choć czy to prawda jest, to nie. A, co mu się stało? Czy czemu on poszedł spać? Skoro nie flet, to dajmy mu kołnierzyk. Na pewno mu się spodobał, pasuje do jego właśnie skóry. Żółtej. A zaraz, co to się stało? Czy on pomyślał, że to jest inny wąż? Ten wąż? Prawdopodobnie. Gdzie my jesteśmy w ogóle?
na jakiejś pustyni, w jakiejś Saharze jesteśmy. Mógł użyć jetpacka, jajka, albo tego znowu do tego. No bo ja chcę zobaczyć jetpacka. Użyliśmy jetpacka i sobie przelecieliśmy po prostu nad pociągiem. To trwało sekundę, nie zdążyłem zareagować. Okej, okay. Fajnie, jest gorąco. Wielkie słońce, Sahara i te sprawy. Możemy wybrać kaktus albo parasolkę. Nie wiem, co mam tu wybrać. Nawet nie wiem, co tu oczywiste się wydaje. Wybrałem to, co jest nieoczywiste. Dobra, weźmy kaktus, nie wiem, co ty chcesz zrobić kaktusa, może zjasz go? A, schowasz się pod nim. Aha. Nie wiem, czemu kaktus zadziałał, ale dobra. Jest jakiś konduktor i nawet tutaj są nasze plakaty. Chyba sobie jaja robisz ze mnie. Nie wiem, skąd mamy hajs, ale biorę linę. Biorę linę, bo... Co ja robię? Aha. A, wespnę się na pociąg i mam daleko gdzieś wszystko, dobra? Może i tak. Ja myślałem, że bardziej przywiążemy go do... Mniejsza. Mniejsza. Jesteśmy na pociągu. Jakie problemy mogą być na pociągu? A, bo my chcemy dostać się do środka. Możemy użyć takiego haka trochę jak do wędkarstwa trochę. Albo, no weźmy to. Weźmy ten śrubokręt po prostu. Bo wydaje mi się, że to... A, zadziała, super. Tworzyliśmy włas do pociągu. I jesteśmy w pociągu. I nie wiem, kto to jest. Your ticket. Jedziemy już pociągu, dawno wyjechał ticket. Dobra, a chyba, że on nie widział nas, no może tak po prostu gada. Wali gazem go, gazem frajera, pik! Nie ma żadnego ticketu, gnoju, nie będzie żadnego ticketu. A, wszyscy padli. Dobrze, tak to powinno się rozwiązać. Dobra, no to nie wiem, dajmy mu to, nie wiem co to jest, jakiś szal czerwony. A, magiczna różdżka i go zniknęliśmy. Idziemy dalej i jest złodziej w pociągu. Dobra, co możemy zrobić tym razem? Możemy albo wybrać miecz, albo to jest pewnie piwo. Wybrałbym miecz ciekawości i co? A, za ciężki jest. Okej, okay. Co jest? Zamiast miecza, dajmy mu piwo. Czy to? A, dobra, po prostu się z nim zakumplowaliśmy. Super, wspaniale, no to nie wiem co się dzieje, ale do, mamy prezent. Otwieram prezent i w końcu możemy otworzyć buty. Z chęcią to wezmę. I mamy buty, nie chodzimy boso w końcu. Teraz goni nas policja, jesteśmy w jakimś randomowym mieście, zarąbiście. Nadal nam nie odpuścili, albo mogę wziąć znak stopu, albo papryczkę chili. To weźmy tą papryczkę chili, wziąłem tą papryczkę i podjarałem podłogę oddechem. Co jest? Dobra, uciekamy po raz kolejny. Tym razem goni nas wóz policyjny. Zarąbiście, co to się odwala w ogóle? Weźmy beer trapa, czyli tego wielkiego trapa na tego, na niedźwiedzie. I położyłem tylko trapa, ale okej. Okay. Po prostu wpadł on na nas. Teraz jakaś butelka z jakimiś siuśkami chyba. Weźmy tą butelkę. I co to robi? To jest jakieś perfumy chyba. A nie, to jakiś olej jest chyba śliski. Pyk! I no, mogliśmy dzięki temu uciec. Bo samochód poślizgnął się z drogi. I story 2 completed. Przeszliśmy dwie całe misje. Ale to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Uratuj Kumpla, napiszcie komentarz, zostawcie lajka i kliknijcie w tego osadzistego czerwonego supa, żeby nie przejść powiadomienia o następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!